Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Halo, tu, 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 halo. Dziś to dzisiaj rano śpiewałam na prośbę mojego chłopaka. No. Piosenka pod tytułem Makarena, ale nie znam słów, więc było takie... Jest bełkot. Makarena, Soena. Kosa błęda. Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, który został zaproponowany przez więcej niż jedną słuchaczkę, kiedy zrobiliśmy ankietę na Instagramie. Więcej niż jedna słuchaczka to? No, to jest dużo. Lama. Przepraszam. Nie, więcej niż jedna słuchaczka to nie jest lama. Więcej niż jedna słuchaczka to oznacza, że jest jakiś wspólny temat, który frapuje wiele dziewczyn w podobnym wieku. Więc tak. To powinno nam jakoś dać do myślenia i dało nam do myślenia i dlatego oto jest ten odcinek. O czym? O pewności siebie. Aha. Elo. Coś spaliłam? Nie. Zobaczymy, na ile my w ogóle mamy co powiedzenia coś o pewności siebie. Ula wygląda teraz na pewną siebie. Bo to muzyka. Tańczy makarena. To jest wszystko makarena w jej głowie. Music in my head. Tak, dużo z was, kilka z was. Jak te wszystkie blogi, jak wiecie, dużo z was pisało mi, kochane, więc kochane, dużo z was. Spytało mnie o moją rutynę poranną, pielęgnacyjną. Nie wiem, kiedy zapadałeś na Instagramie temat, o czym chcecie posłuchać. Nie no, z 5-6 osób nie, to napisało. Więc niż jedna, to było zdecydowanie dobre, właściwe, precyzyjne określenie. No i ja się muszę przyznać, że miałam taką reakcję na początku, jak jakaś osoba to napisała, a ja tak, no jak masz jakieś protipy, to się może podziel. No, bo to mnie zareagowałyśmy. Czytałyśmy razem te wyniki. Tak. I właśnie przeczytałam, że fajny odcinek o pewności siebie i zrobiłyśmy taki mały smuteczek, że jakby nam ktoś powiedział coś mądrego o pewności siebie. No ale, że... Ale z drugiej strony, słuchajcie, nagrywamy dla was ten podcast. Tak. Mamy dość pewności siebie, żeby zamykać się w studio, brać ten mikrofon, mówić przez godzinę, potem tego słuchać więcej niż godzinę montując. Więc jakby coś tam jeszcze dać jest wam na rzeczy. Słuchania. No tak. Bo tak. Mogłybyśmy sobie to nagrać i schować do szuflady, ale jednak wystawiamy się na jakąś potencjalną krytykę, reakcję i publikujemy co 2 tygodnie, no więc jakąś tam pewność siebie ewidentnie mamy. No ale co to jest i jak wyglądają ludzie pewni siebie, a jak nie wyglądają, kim oni są, to... Spróbujemy. Kosmici, tacy, wiesz, lizardy takie w ludzkich skórach. Albo lalki Barbie. No tak, no o co chodzi z tą pewnością siebie? Zofia, czym jest pewność siebie? Dla mnie pewność siebie to jest wiara we własne możliwości i zaufanie do samej siebie. Czyli jestem, no tak bym to przełożyła, tak jestem pewna siebie, czyli wiem, że to, co robię, jest słuszne albo że umiem to zrobić. Albo, że nawet jeśli nie umiem, to jestem w stanie się tego szybko nauczyć. Podoba mi się to z zaufaniem do samej siebie. To jest... Bang. Czy już to rozwaliłam, możemy kończyć. Nie, ale to jest bardzo dobre, bo faktycznie to, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, albo... Ale nie podważanie siebie, tak? Albo jakby słuszenie siebie i ufanie swoim decyzjom, wyborom, myślom. Chociaż myślę, że nie zawsze sobie można ufać, ale czuję to, co mówisz w tym momencie. Jest. Dobrze, jedno odhaczone już. Lecimy dalej. Nie, dla mnie pewność siebie się mocno koreluje z poczuciem własnej wartości. I generalnie wydaje mi się, że pewność siebie to jest taka złożona, wypadkowa wielu różnych czynników. I jej poziom jest zmienny poprzez życie. I nawet poprzez dzień może być poziom pewności siebie zmienny. Tak bardzo mi się wydaje. I poprzez sytuację. Rozmawiałyśmy z Ulą przed nagraniem, tak jak zawsze, i doszłyśmy do wniosku, że no, możemy być pewne siebie cały dzień, a potem nam się przytrafi jakaś sytuacja, która po prostu nas ciekawi, jakiś czuły punkt i to wszystko się wali. Tak. Na chwilę, tak? Bo to nie znaczy, że już teraz musimy od zera budować tą pewność siebie, którą zbieramy od prawie 30 lat na tym łezpadole. Ale mimo wszystko czasem to się na chwilę wali i potrzebne jest, nie wiem, parę godzin, czy jedna noc, czy parę dni, żeby się z tego pozbierać i do siebie wrócić i ponownie sobie siebie zaufać. Trzeba sobie zaaplikować aspirynę z pewności siebie. No. I właśnie, bo zastanawiałyśmy się też, co inni rozumieją przez osobę pewną siebie. Czy pewna siebie osoba to jest taka, po której widać, że jest pewna siebie? Czy pewność siebie to jest coś, co
jakby może nawet nie trzeba tego czuć, ale można udawać, że się jest pewnym siebie, utrzymać jakieś pozory i najważniejsze, żeby to inni naokoło wiedzieli, że jesteśmy pewni siebie i dzięki temu możemy jakieś nasze cele osiągnąć. Moim zdaniem akurat to jest niezbyt wygodne, no ale w niektórych sytuacjach trzeba wyglądać na pewną lub pewnego siebie. Generalnie żyjemy w miejscu, w czasie, gdzie opłaca się być postrzeganym jako osoba pewna siebie. No, tak. Po prostu to jest waluta. Wymagana cecha właściwie. To jest waluta, która się kojarzy z sukcesem, nie wiem, jakimiś osiągnięciami, skutecznością w pracy i w życiu. Nie, jakby nieważne, czy tak jest, czy tak nie jest. Ja uważam, że pewność się pomaga w pewnych rzeczach, ale rozumiem, dlaczego czasami warto ją udawać, żeby osiągnąć pewne korzyści. No, no na pewno jest to męczące. Udawanie generalnie jest męczące. Ma tak. to do siebie, że nie ma długiej przyszłości. Jakbyśmy próbowali sobie wyobrazić tak stereotypowo, jak wygląda taka osoba pewna siebie, to pewnie byśmy powiedzieli, że jest to ktoś głośny, kto dużo mówi, kto właśnie chwali się jakimiś tam sukcesami, nieważne czy są prawdziwe, czy nie. Ma perlisty uśmiech. Tak, dużo się uśmiecha, nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, fobii, problemów społecznych. Nie wiem, na przykład potrafi uprawiać small talk, czego ja nie potrafię kompletnie. No i słuchajcie, wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy wcale nie muszą być oznakami pewności siebie. Zwłaszcza głośność. Zwłaszcza możemy głośność. Możemy bardzo szybko zdetlenizować. Wydaje nam się, nam Zosia Uli, Zosia Uli się wydaje, że czasem takie zachowania i właśnie taka, nie wiem, nadmierna aktywność są właśnie sposobami na przykrycie braku pewności siebie, na przykrycie jakichś kłopotów z decyzyjnością czy właśnie z wiarą w swoje możliwości. I jest to też takim sposobem właśnie na, jakby to powiedzieć, doping, taki samodoping, autodoping. Mhm. No, tak mi się wydaje, że oczywiście to nie jest uniwersalne, są też osoby głośne, które są pewne siebie, bo nikt im nigdy nie powiedział, że można zamknąć mordę. Najczęściej. Ja nie mam nic do głośności. Czasami głośność jest bardzo przydatna i uważam, że często osoby głośne mogą osiągnąć więcej w jakichś sytuacjach, często może biznesowych, ale w życiu prywatnym to może jednak nie. Wydaje mi się, że wszyscy właśnie, żeby się dostosować do funkcjonowania w tej grze zwanej rzeczywistością, musimy wymyślać albo emulować jakieś sposoby przykrywania braku pewności siebie. Głośność może być po prostu jednym z nich. No. Chociaż dla mnie bycie głośnym chyba byłoby najgorszą rzeczą, jaką mogę zrobić, żeby przykryć brak pewności siebie osobiście. W sensie wolałabym chyba wybrać jakąś inną strategię. Mnie było stać na to, żeby być głośną, bo nie wiem, jestem tak spięta, że jakbym miała nagle zacząć być głośna, to jeszcze bym się stresowała tym, że jestem za głośna. Ja myślę, że gdyby mi się dobrze, jestem głośna, ale nie byłabym dość głośna w postrzeganiu innych, więc to nie ma sensu. Wytrzymałam we własnej głowie. Czasem jak pamiętam, jak się zakochiwałam kiedyś i byłam taka spieszona przy tych chłopakach, w których byłam zakochana i mi się taki język plątał i miałam wrażenie, że gadam takie głupoty po prostu, takie najgorsze i nie mogłam tego zupełnie opanować i było mi tak wstyd i to po prostu samo wypływało z siebie. I najlepsze jest to, że moi znajomi mówili mi, że ja mówię, potem że już z koleżankami sama rozmawiałam, mówię, Boże, jak kretynka, wypadłam znowu. Mówię, Zosia, ty normalnie mówisz, to wszystko jest normalnie, to tobie się wydaje. Jakby, no ale ja tam w środku to drżałam jak liść. Po prostu wcale nie czułam się pewna siebie, że czułam się durna jak 150. No i właśnie, i pytanie, czy nam się wydaje, że nie jesteśmy pewne siebie, czy pewni siebie? A czy rzeczywistość, inni ludzie i nie wiem, koleżanki, kolegie, praca, cokolwiek, no i efekty postrzegają, tak? No i efekty jakby jakieś są, tak? No mi się wydawało, że zachowałam się jak kretynka, a wyszło, że jest git. A wyszło na to, że jest normalnie. I czy to nie jest tak, że jednak ta... No widzisz, no, czyli to jest brak pewności siebie, bo to coś tobie w środku mówi ci, że jednak nie dajesz rady, że jednak źle robisz, albo głupio robisz. To jest wewnętrzny krytyk. To jest wewnętrzny krytyk. Proszę udusić. Nie. Trochę. Troszeczkę poddusić. Wewnętrznego krytyka nie należy dusić. Już kiedyś mówiłyśmy o wewnętrznym krytyku. Ogólnie to jest taka persona, którą każdy z nas ma. I ja też już kiedyś mówiłam, że mój
Mój wewnętrzny krytyk to jest po prostu psycho killer, który mnie nienawidzi. Ale niektórzy mają takiego, który jest całkiem spokój. Po prostu czasem im powie, no weź tego nie rób, głupie to jest. No gorzej, jak mówię, jak codziennie pewnie. No to... No. Może ma rację. Może tak. Ale no właśnie, bo widzisz, mam wrażenie, że dużo właśnie naszych problemów, w sensie naszej wizji wynikającej z tego, że jesteśmy mało pewne siebie, wynika właśnie z tego, że poczucie własnej wartości podlega po prostu pewnym fluktuacjom. Co to jest fluktuacja? Wahania. A. Przepraszam. Nie masz na co przepraszać, nie znałam tego słowa, nauczyłam się dzisiaj czegoś nowego. Tak, u mnie pewność siebie się waha, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jakby tak trzeba surfować na tej fali pewności siebie, czyli poczucie własnej wartości. I wydaje mi się, że wszyscy surfujemy na różnych falach. U pewnych osób myślę, że jakby ta sinusoida jest większa, a u innych jest bardziej płasko i tak to nie, trochę. Ale nie wiem, ja zawsze jak miałam problem z pewnością siebie, to patrzyłam, jak zachowuje się osoba, która mi się wydaje, że jest pewna siebie i próbowałam robić to samo. Może nie dokładnie, to samo, ale staram się podpatrywać, jak coś takiego się dzieje. No i jak to się dzieje z swojego punktu widzenia? No generalnie te strategie albo te sposoby, których używały inne osoby, głównie to byli mężczyźni, szczerze mówiąc. Niestety. W zawodowych sytuacjach głównie, nie? Tak, tak. Jakby w prywatnych sytuacjach to jest moim zdaniem tak, że warto... No to jest taki sposób, którego ja często używam na własny użytek. Czyli jeżeli coś mi się w kimś podoba, zastanawiam się, czy ja chcę być jak taka osoba. Jakie ta osoba ma rzeczy, które mi się podobają. W sensie, wiesz o co chodzi, że nie podoba mi się ta konkretnie osoba, że nie chcę być z nią, tylko chcę być nią. Okej. Okay. To jest ta różnica. Dobra. I zastanawiam się na przykład... jakie cechy, albo jak zachowują się osoby, które mi się wydają być pewne siebie, albo mają jakieś dobre rzeczy tam, gdzie mi się wydaje, że ja mam mankamenty. Okej, okay, rozumiem. Było trochę... Ale zrozumiałam. Wiesz co, ja też tak miałam, że patrzyłam na ludzi, którzy wydawali mi się pewni siebie i się zastanawiałam, co oni mają, czego ja nie mam. I ja nie byłam nigdy w stanie tego wykminić. Mi się wydawało, że to jest po prostu, że po prostu niektórzy to mają, a inni nie. I koniec. Że to są ludzie, którzy się czują swobodnie, i widać to po nich, że po tym jak siedzą, po tym jak mówią, po tym jak ogólnie jaką aurę wokół siebie roztaczają, a są ludzie, których nawet mowie ciała widać, że nie jest im tu dobrze. Chcieliby być gdzieś indziej albo nie potrafią się jakoś tam dopasować, nie? No więc to ciekawe. Ciekawy sposób na podłapanie trochę tej pewności siebie od kogoś. No, to jest taka aura, pewność siebie. Mi się wydaje dzisiaj, że pewność siebie to jest po prostu mięsień, który trzeba ćwiczyć i trenować. I tak jak trenowanie wszystkich innych mięśni też jest ciężkie, to ale jakby rezultaty widzisz po prostu po dłuższym upływie czasu, to tak samo jest z mięśniem pewności siebie. Mhm. Chociaż ja go bardziej trenuję na jakichś wybranych jednostkowych sytuacjach niż ogólnie przez życie. Bo ja miałam to szczęście, albo mam taką osobowość, albo wychowanie... cokolwiek, bo nie ma genu pewności siebie, nie oszukujmy się, to jest wychowanie. I jakby otoczenie, w którym wzrastasz i nie wiem, na pewno szkoła ma ogromny na to wpływ, czy jesteś pewną siebie osobą, czy nie. Si. Więc ja nie miałam dużych problemów z pewnością siebie, a jak byłam dość młoda, no to przeczytałam jakąś tą frazę super amerykańską typu fake it till you make it, czyli udawaj tak długo, aż wygenerujesz u siebie pewność siebie. I ciężko mi teraz powiedzieć, czy ja to zaadaptowałam i to wyszło i faktycznie ta pewność się pojawiła, czy to jest po prostu takie znowu, wiesz, bardzo powierzchowne, tylko po to, żeby oszukać innych ludzi, że jednak jesteś pewna siebie. Znając cię trochę i twoje historie, to wydaje mi się, że jednak byłaś też wychowana bardzo w taki sposób, który wzmacniał twoją pewność siebie, że wiesz, też nie miałaś z kim rywalizować w domu specjalnie. Nie. Bo byłaś jedyneczką. Dalej jestem. I poza tym, że jakby tobie zawsze mówiono, że możesz być kim zechcesz i robić to, co zechcesz. Poza tymi rzeczami, których robić nie mogłaś. Ale wiesz, o co mi chodzi. Że nie stawiano przed tobą jakichś takich ograniczeń. Przyszłościowo zawodowych tak, nie. A no. Wszystkie inne ograniczenia, jakie stawiano, ja bardzo lubiłam łamać. Bo jak się dziecko czegoś zabroni... Tak, dosyć ale, mocny. Ale jak właśnie rozmawiałam o tym wczoraj z moją mamą, która mówiła coś o jej mamie, czyli mojej babci, że to było akurat, mama przytoczy tą historię, to było o śledziach, bo zbliżały się święta, kiedy to nagrywamy. I moja mama mówiła, że prosiła babcię moją, żeby nie robiła śledzi,
nie kupowała śledzi, że moja mama przygotuje śledzie na świąteczny stół. No oczywiście moja babcia co zrobiła? Kupiła śledzie i przygotowała śledzie. Nie tylko, że jest taką babcią, tylko po prostu... No bo wiadomo, że ona tak zrobi. Ja mówię, mamo, no wiadomo było, że ona tak zrobi. Dlaczego? Coś tam, czemu nie może mnie posłuchać? Ja mówię, mamo, ty byś zrobiła dokładnie to samo. Nie, nie, jak ktoś mnie prosi, to ja tak nie robię. Ja mówię, a co się zdarzyło tydzień temu? Jak szłaś do swojej koleżanki. No mówię, że mam nic nie przynosić do jedzenia, przyniosłam jedzenie. Ja mówię, dokładnie. Jak to byś coś powie, że masz nie robić, to ty dokładnie to robisz. Ja mam dokładnie tak samo. Aha. Więc to jest po prostu, jak mi się coś powie, że nie, to jeszcze jak sytuacje są takie towarzyskie, to już w ogóle. No to nie jest, jakby ktoś powiedział, nie skacz ze skały, to bym skoczyła, no to nie o to chodzi, wiadomo, ale takie... No nie, no w granicach zdrowego rozsądku. Jakaś taka przekorność, tak, to jest bardzo silne. Więc jak ja miałam dużo ograniczeń typu, że nie mogę gdzieś iść, nie mogę się z kimś spotkać, cokolwiek, to ja nie mogę. Bitch! Bitch, please. Więc tak, to na pewno pomagało. No właśnie, a ja nie byłam pewna siebie i nie byłam pewnym siebie dzieckiem i przynajmniej od pewnego momentu. I szczerze mówiąc, byłam 2 razy na terapii i nigdy nie doszłam do tego, dlaczego tak się stało. Myślę, że po prostu było za dużo czynników, które na to wpłynęły. Albo, nie wiem, dzieci, które poznałam w szkole. Może to, że miałam, jednak mam 3 rodzeństwa i trochę tam trzeba głośniej krzyczeć, żeby być zauważonym i trochę to przepychanie się jest męczące. Nie zawsze po prostu, nie każdy ma ochotę w tym uczestniczyć. Czy jakieś tam, nie wiem, sytuacje właśnie nie wiem, miłosno-uczuciowe to spowodowały, czy szkolne, mimo że się dobrze uczyłam generalnie, to finalnie wylądowałam z dużym brakiem pewności siebie, który uważam, że wzrasta z wiekiem, ale... Wzrasta brak, czy wzrasta pewność siebie? Pewność siebie, sorry. Brak, no jest nadal, ale... Ja przez większość życia się ogólnie strasznie boję wszystkiego i wszystkich i obcych ludzi się na maksa boję. Mimo, że jestem w stanie podać im rękę, uśmiechnąć się do nich i powiedzieć im dzień dobry, mam na imię Zosia, to nie jest moja wymarzona sytuacja. Ta pewność siebie trochę musiała się narodzić, żebym ja mogła funkcjonować w ogóle. I to, że teraz nagrywam z tobą podcast i nie boję się go opublikować, też wynika po prostu z jakichś tam lat. Myślę, że głównie praca w eventach to zrobiła jednak. Wydaje mi się, że pewną to jest... To jest po prostu... Crash course, szybki tak. 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 Albo sobie poradzisz z tym, albo wypadasz natychmiast na pierwszym zakręcie. Tak. Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o blokadę kontaktu z innymi ludźmi. No i ekstremalne, stresujące sytuacje. Tak. Ale też nawet jeżeli chodzi, wiesz, nawet takiej codziennej pracy, to musisz zadzwonić do obcej osoby i z nią coś załatwić przez telefon. Więc to już może być dużo blokad, tak? Po pierwsze, rozmowa przez telefon. Rozmowa z obcą osobą przez telefon, tak? Załatwienie czegoś. Poniżej jakiegoś czasu jeszcze najlepiej, bo masz mnóstwo rzeczy, które musisz zrobić. Napisanie potem maila, cokolwiek. Jeszcze w ogóle wiedzieć, o czym mówisz. Tak. Bo jak pierwszy raz rozmawiałam przez telefon w pracy, w eventach, to nie dość, że wyszłam na korytarz i po nim chodziłam, żeby nikt nie słyszał, jak rozmawiam z tą osobą przez telefon, to jeszcze miałam notatki przed oczami, bo nie znałam się na tym, co robiłam, więc nie miałam pojęcia, o czym ja w ogóle mówię. A ja, słuchajcie, musiałam zrobić rezerwację na salę dla 150 osób i pokoje dla tych osób. To było wszystko w hotelu. Ale tam zadawali dużo trudnych pytań. Na przykład, czy ze śniadaniem, czy bez. Na przykład, czy własny... Jaki typ łóżka? Czy własny... tam nie wiem, czy własny DJ, czy chcemy hotelowego, nagłośnienie stąd, czy stamtąd. No strasznie dużo pytań, jak się na tym nie znasz, no to... To jest ogólnie bardzo gruba sprawa, żeby coś takiego zobaczyć. Padasz po prostu na miejscu, odstrzelona. I ja wtedy mówiłam, nie wiem, muszę sprawdzić, bo ja tutaj za koleżankę dzwonię. Dokładnie. Dobre kłamstwo. I tak, no i generalnie jest lepiej niż było, ale ja nie ufam sobie w 100%. Właściwie myślę, że nawet nie ufam sobie w 50%. Po prostu mam swoje przekonania, mam swoje wartości i za nimi idę, ale kiedy muszę podejmować jakieś ważne życiowe decyzje, to po prostu stoję na tym rozdrożu i stoję, i stoję, i się boję. I to nie chodzi o to, że ja nie wiem, co zrobić, tylko że ja się boję, że jak zrobię A zamiast B, to będę tego strasznie żałować. I tutaj mogę przytoczyć historię od mojej, z mojej terapii, kiedy tak narzekałam tej mojej terapeutce, że ja tak nie wiem, że ja bym tak chciała się dowiedzieć, jakbym mogła na przykład przeżyć to 2 razy, by zobaczyć, okej,
jak zrobię to, to będzie tak, a jak zrobię tamto, to będzie tak. Prawdopodobnie to by tylko wszystko pogorszyło, bo musiałabym jeszcze wybierać pomiędzy kolejnymi wydarzeniami. I powiedziała mi, że byłoby tak super, gdyby był ktoś, kto miałby taką szklaną kulę, i bym ją spojrzał i mi powiedział, co mam zrobić. Na co moja terapeutka powiedziała, to pani jest tą osobą i pani ma tą szklaną kulę, pani wie, co ma robić, musi pani w tą szklaną kulę spojrzeć. No i to jest właśnie ta pewność siebie, to jest to właśnie ufanie swojej intuicji i swojemu, nawet bardzo często zdrowemu rozsądkowi. Słuszności swoich wyborów, co nie? Nawet tak. Jeżeli nie okażą się być dobre dla ciebie, to rozumieć, dlaczego je podejmujesz. Otóż to, a wiecie, też nie bardzo mam ochoty mówić, o jakie decyzje chodziło, ale nie chodziło o to, czy nacisnąć przycisk uwalniający bombę atomową, czy nie. Na pewno żyłabym dalej później. I jakoś tam bym przebolała coś złego, co mi się przytrafiło ewentualnie z powodu mojej źle podjętej decyzji. Ja podczas tego, jak mówiłaś, miałam kilka refleksji. Po pierwsze, to jest super dziwne, że nie grasz w gry wideo, bo gry wideo pozwalają ci eksplorować mnóstwo różnych możliwości. Ale są potwornie stresujące. Co chwilę coś cię zabija. Ale faktycznie nie ma w życiu niestety save'a i przycisku load i nie możesz zaloadować save'a i podjąć innej decyzji. Mi się przed coś takiego dzisiaj śniło właśnie, że wcześniej nie podjęłam złą decyzję i się cofałam. Ale to nie jest żyćko niestety. Ale właśnie, może to jest, wiesz, warto też sobie czasem pomyśleć, co jest najgorsze, co się może zdarzyć, co nie? I ja wiem, że z naszej perspektywy, jak jesteśmy w naszych głowach, to jest zawsze super intens. I wyobrażamy sobie, że nawet błaha albo średnio poważna rzecz jest końcem świata. Jest kataklizmem po prostu właśnie na miarę, nie wiem, trzęsienia ziemi, nie wiem ile w skali Richtera, dużo. Po prostu Jakarta się rozpada, Tokio, nie wiem, wulkan wybucha, whatever. I właśnie, co tak naprawdę się wydarzy, a tak naprawdę wydaje mi się, że cokolwiek się wydarzy, to będziemy potem mądrzejsze. Tak, ale wtedy tego nie wiesz. Tak, no łatwo jest to mówić post factum, zdecydowanie. Właśnie o to chodzi. Wśród znajomych łatwo jest być pewną siebie na przykład. Tak, jesteś wśród ludzi, których znasz i lubisz i czujesz to szacunek i miłość od nich i wtedy możesz być tą najfajniejszą, najbardziej spokojną wersją siebie. Ja się tak czuję ze swoimi przyjaciółmi i jest to po prostu jak kąpiel w ciepłej wannie. Dla mojej pewności siebie. I z takich spotkań po prostu się wychodzi to takim, nie wiem, łatwiej jest. Jest po prostu łatwiej radzić sobie z rzeczami na co dzień. Dlatego trzeba raz na jakiś czas ładować te akumulatory i mieć przyjaciół. Ale to jest bardzo dobre, co mówisz, bo też wydaje mi się, że dla mnie przed blokadą w takich relacjach z przyjaciółmi czasami jest to, że boję się często mówić pewne rzeczy, żeby te osoby dalej chciały się ze mną przyjaźnić z grubsza. Wiem, że w sensie widzisz, ja na jakimś tam poziomie wiem, że nie przestaną, ale wolę na przykład nie mówić o pewnych rzeczach, żeby dalej było miło. To akurat nie jest takie złe. No nie, ale też jakby może być... Dzięki w takim razie, to nie ma temat. Ale muszę ci powiedzieć, że nie wiedziałam, że ty możesz... Inaczej, jak cię poznawałam cię w kontekście zawodowym, nie miałam pojęcia, że jesteś osobą, która boryka się z problemem pewności siebie. No to super. Póki nie wiesz, że nie poznałam. Właśnie wydaje mi się, że to, że ktoś jest osobą cichą, bo ty byłaś osobą cichą, ale na przykład nie miałam wrażenia, że jesteś osobą cichą i wycofaną, tylko po prostu raczej cichą i skrytą. I dla mnie na przykład to było takie, wiesz, podbijające pewność siebie właśnie, że możesz być pewna siebie, ale nie głośna. Więc ja myślę, że poznając się w kontekście zawodowym nie wiedziałabym, że... No po prostu nie wiedziałam, że możesz mieć z tym problem. Ja na przykład zawsze wiedziałam, że ty jesteś pewna siebie. Ale ja może nie jestem głośna, ale jestem gadatliwa zdecydowanie. Nie, jesteś po prostu bardzo taka, no, otwarta i bardzo szybko przełamujesz różne jakieś tam bariery międzyludzkie. Tak. Więc nigdy nie miałam wątpliwości, że tak, jesteś pewna siebie. To dlatego, że ja mam po prostu niską barierę obciachu. Po prostu moja bariera obciachu jest, moja poprzeczka obciachu jest zawieszona dosyć w takim miejscu, że po prostu nie przeszkadza mi. No to... W sumie jest to wygodne. Tak, no... Łatwiej się żyje z niską poprzeczką obciachu. Tak. Tak, cieszę się, że ją mam. Nie wiem, dlaczego ją mam. Dzisiaj tutaj jechałam, to zastanawiałam się, czemu ja mam w sumie... Bo jakby wyobrażam sobie sytuację, też przeżyłam sytuację, gdzie czuję obciach i tak dalej, ale jest ich mało. Ale nie wiem, czy dlatego, że ja się po prostu ekscentrycznie ubierałam, czy generalnie miałam gdzieś, co sobie ludzie pomyślą o mnie. Dzisiaj przed bardziej się przejmuję tym, co sobie ludzie o mnie myślą, niż kilka lat temu jeszcze. Tak. Jakieś tam nastoletnie czasy jeszcze mają to do siebie, że to jest takie, wiesz, antysystemowe, nie? Tak, trochę tak, trochę tak. Trochę tak było. Nic mnie nie obchodzi, co sobie o mnie myślisz.
bo jestem sobą. Swoje. Ja zawsze będę sobą. Tak. Wszyscy jest tak, wszyscy wyglądają tak samo wtedy. No. Szczególnie jak się należy do jakiejś subkultury. No tak, no ale w pracy rzeczywiście tej pewności siebie musiałam nabrać i na początku, kiedy jej nie miałam, to bardzo starałam się przykryć i często przykrywałam ją agresją, że byłam taka zła byłam strasznie, byłam taką biczą dla ludzi. No, raczej nie dla kolegów i koleżanek z pracy, ale dla ludzi z zewnątrz na przykład, że starałam się mówić takim władczym tonem, jakoś właśnie sobie tej pewności siebie dodawać, co średnio wychodziło, bo strasznie musiałam się przez to szarpać z ludźmi. Miałam takie poczucie, że cały czas ktoś coś ode mnie chce i mnie atakuje, więc ja, żeby się obronić, to też będę atakować po prostu. I na szczęście z czasem to się uspokoiło i się już nauczyłam, że No, bo w pracy doświadczenie ci to przynosi, że już po prostu radzisz sobie z pewnymi rzeczami automatycznie. Ten telefon pierwszy, który musiałam wykonać 4 lata temu, czy ile to było, po prostu umierałam wtedy z przerażenia, a pół roku później wykonywałam takie telefony jednocześnie przeglądając Instagrama. I no i to jest naturalne. Jeszcze ja mam raz na jakiś czas takie strasznie dziwne uczucie, że ja dopiero co skończyłam studia, nie? I że w ogóle to ja pracuję od niedawna. A trochę już pracuję. I jak jestem na jakichś spotkaniach z ludźmi, najczęściej mnie to łapie, że ja coś mówię i nagle jakiś głos w głowie mówi: Zosia, ty pracujesz teraz. I wiesz, jakby prezentujesz coś, mówisz coś, przedstawiasz jakąś swoją sprawę i nie zastanawiasz się w ogóle nad tym, co masz powiedzieć. Masz to w głowie, mówisz to sama z siebie. I to jest super sprawa, że to z czasem po prostu przychodzi. I wtedy można też trochę bardziej odetchnąć, się lepiej poczuć. I łatwiej docenić siebie też. Tak, no. I łatwiej jest potem na przykład zmieniać pracę. Łatwiej jest potem chodzić na różne rozmowy kwalifikacyjne, bo już jakby coś tam już masz, wiesz, że coś tam w tej głowie masz, masz coś do powiedzenia. Ja myślę, że to u mnie będzie na przykład temat, który będzie starciem z moją pewnością siebie. Szukanie pracy. Pójście na rozmowę kwalifikacyjną. Jestem człowiekiem, który nie był na rozmowie kwalifikacyjnej, nie mam CV i to nie jest powód do dumy, to myślę, że to jest coś, co im później, tym bardziej będzie mnie napawało jakimś lękiem. Ale dojdę do tej przeszkody, jak do niej dojdę, a potem ją przeskoczę. To jest pewność siebie. Brawo. No a słuchaj, no, albo mnie przyjmą, albo mnie nie przyjmą. No tak. W ogóle większy problem dla mnie znalezienie innej pracy, wymyślenie sobie pracy przede wszystkim, niż to już potem. To jest jak najgorsze. Rozmowa. Jak to wymyślisz, jest, to już będę dokładnie, z górki. To już będę dokładnie tak, no, tak staram się o tym w ten sposób myśleć, jeśli już muszę o tym myśleć. Bo wolałabym o tym nie myśleć i wolałabym, żeby, nie wiem, właśnie praca mi spadła z nieba i ja powiem, dobra, elo, praca, to chodź, tu popracujemy. Ale tak, zaczęło, zobacz, ty już lata pracujesz w zawodzie tak naprawdę, w jakiejś jednej branży, więc to jest w ogóle już nawet czasu. W trzech de facto, bo ja zmieniłam branżę. No tak, ale w sensie takie w zarządzaniu. Jest na tym wszystkim wspólny mianownik, o to mam na myśli. Który nazywa się ogarnianie. Dla mnie to jest tylko to. I ostatnio, już mały off-topic, rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką bardzo dobrą i się zastanawiałam, jak to... Czy nie wiem, czy ja na przykład, bo bardzo często jest tak, że nie mam co robić i się zastanawiam, czy ja po prostu za szybko wykonuję swoją pracę, czy o co chodzi. Ona mówi, wiesz co, ja też tak czasem mam, ale to nie jest tak, że wszyscy tak mają. Ja mówię, no ale może inni mają więcej pracy. No, nie, inni są gorzej zorganizowani niż ty po prostu. No i takie ogarnianie na zasadzie właśnie, ja już się nie boję zadzwonić do jakiejś dziwnej firmy i poprosić o wycenę jakichś, nie wiem, 40 zł klatek dla papug. Zrobię to nie zastanawiając się nad tym. Więc tak, no. A plus. Każdy musiał przejść przez swoje po prostu rzeki piekielne. A są ludzie, którzy nigdy przez to nie przejdą. Są ludzie, którzy stwierdzą, że to jest kompletnie nie dla nich i nie muszą i wybiorą, nie wiem, samotną pracę z domu. No, akurat ja i ty mamy... Bycie informatykiem, informatyczką. Ale też wymaga kontaktu z ludźmi. Chociażby z takim project managerem często. Mniejszego, dużo. U mnie właśnie, jeżeli miałam przypomnieć sobie jakieś sytuacje, w których moja pewność siebie była poddawana dużej próbie, to były sytuacje zawodowe. W sytuacjach życiowych ciężej, gorzej, ale jakoś przepływałam, a sytuacje zawodowe faktycznie często wymagały ode mnie rzeczy, których nie byłam w stanie im dać. Albo właśnie musiałam udawać, że je mam i tak się zastanawiałam, co ja właściwie mam i o co właściwie chodzi. I to było trudne. Ale jak mówiłyśmy o tym, to przypomniało mi się, że w którymś momencie poznałyśmy w naszej pracy takiego człowieka, który przyszedł na jakiś tam projekt
I ja go wcześniej nie znałam, nie wiedziałam o nim nic w sumie. On przyszedł, coś tam ogarnął, coś tam zaczął robić. Ja byłam pod ogromnym jego wrażeniem, jego osoby i tego właśnie, że jest pewny siebie i jego pewność się wynika z wiedzy. Mhm. Z osobowości też. Ale z wiedzy. Ja byłam taka, och kurde, chcę wiedzieć przynajmniej tyle, co wie ten człowiek. Mhm. A dzisiaj już tak nie myślę, ale tak myślałam. Chcę wiedzieć tyle, co ten człowiek i po prostu wtedy mieć taka, wiesz, ha. Bo mi się wydaje, że u mnie przynajmniej to się sprawdza, że po prostu ja muszę zrozumieć, w jakiej dokładnie kategorii brak mi pewności siebie. Mhm. Jeżeli to jest wiedza i kompetencje, to jest przynajmniej bardzo łatwy, prosty sposób, który pomaga mi z tym walczyć, czyli zwiększenie mojej wiedzy i kompetencji. Jest łatwe, może zajmuje czas, ale jakby rozwiązanie tego problemu jest proste. Mhm. Gorzej jak myślisz sobie o innej sytuacji, nagle myślisz, o kurde, nie mam pojęcia, o co chodzi. Tak. Najgorszy taki atak braku pewności siebie przeżyłam na moim egzaminie licencjackim, ale był ku temu powód. Otóż dosłownie dzień przed moim egzaminem licencjackim otrzymałam bardzo niepochlebną recenzję mojej pracy. I bardzo złośliwą. I ona była złośliwa dlatego, że recenzent dowiedział się dosłownie tego samego dnia, że musi tego samego dnia napisać tę recenzję. I był wkurzony. I to po prostu przebijało przez ten tekst. Jakby ja racjonalnie wiedziałam, że on nic do mnie nie ma, ale moja praca mu się strasznie nie podobała. Zjechał ją od góry do dołu. Generalnie wynikało z recenzji, że jestem kretynką. Jezu. No więc szłam na tę obronę, jak się możecie domyślić, po prostu no, nieprzytomna z nerwów. W ogóle cały poranek spędziłam płacząc w domu, a moich rodziców nie było, byli na wakacjach, ja byłam w domu sama. No i nie wiedziałam, co z tym zrobić, no ale znaczy w ogóle uznałam, że nie pójdę na ten egzamin. No ale nie miałam wyjścia. Ubrałam się i poszłam i zadzwoniłam do mojej babci, która powiedziała, że ona przyjedzie do mnie i poczeka ze mną na ten egzamin, potem po tym egzaminie tam, no pobędzie ze mną chwilę. No i moja babcia dała mi super radę, bo widziała, że się niezbyt dobrze trzymam. Powiedziała, a weź tam tak wejdź, tak po prostu tak spójrz im wszystkim w oczy, odrzuć włosy na plecy i zachowuj się jakby w ogóle cię irytowało to, że musisz być na tym egzaminie i że przecież wiadomo, że go zdasz, tylko dobra, już miejmy to za sobą, no już zróbmy to, no dobra, jak bardzo chcecie, to wiecie, no to przyszłam. I to na maksa pomogło, ale wiecie, ja pisałam tę pracę rok. Ja miałam promotora, który mi zatwierdzał te rozdziały i on mi mówił, że to jest w porządku, a potem jeden złośliwy po prostu fiut za przeproszeniem napisał, że jemu się to nie podoba i to wszystko padło. Natychmiast padło. To jest straszne, nie? Że tyle budowałaś, a ktoś po prostu no. Wyjął jedną belkę, czy tam kopnął nawet jedną belkę, a ty nie musiał wyjąć, kopnął i to... No po prostu jakby egzamin, no walczysz o swój dyplom, tytuł naukowy i ktoś ci coś takiego pisze, no to łatwo jest bardzo, to jest właśnie ktoś wyciągać dywanik spod nóg i bardzo łatwo jest, moim zdaniem, wtedy stracić całą pewność siebie. Tak jest. Oczywiście są ludzie, którzy mają bardziej wywalone i prawdopodobnie, nie wiem, albo obśmialiby się z tej recenzji, uważając, że oni tak mają rację. Ja zresztą musiałam pójść na tę obronę i obronić to, co napisałam. Jakoś tam to zrobiłam. Sytuacje egzaminacyjne są po prostu bardzo nieproporcjonalne. Tak. Bo no, totalnie siedzisz na takim bardzo krzywym, niewygodnym stołku, świecą ci po prostu w oczy ostrym światłem i jeszcze masz być mądra. No. Najczęściej. I jakby ja źle wspominam wszystkie sytuacje egzaminacyjne w moim życiu, mimo że kocham egzaminy. Ogólnie egzaminy ustane studia były spoko. To tam bez różnicy. Ale no, matura, koszmar. Tu już o tym też gadałyśmy. Mm-hmm. Jakby... Jakim cudem ja przeżyłam maturę, to ja do dzisiaj nie wiem. To jest po prostu sekret Micha, totalnie. Na ostatni egzamin, jaki miałam, o czym też rozmawiałyśmy, to jak rok temu, trochę mniej niż rok temu, zdawałam egzamin na prawo jazdy. Ja byłam w ogóle zdziwiona, że moje ciało może mieć tak fizjologicznie trudną reakcję na sytuację stresową. Bo to już wiecie, to już było w momencie, kiedy już ładnych parę lat pracowałam tak, jak pracowałam, intensywnie i nie wiem, z poziomem kortyzolu pewnie po prostu przekraczającym sufit. I nic, i stoisz po prostu w tym wodzie, jest zimno przede wszystkim, jest, pada śnieg, czekasz w tej po prostu blaszanej budzie, aż wywołają twoje nazwisko, spóźniają się godziny, ty już nie wiesz, czy pojedziesz, czy nie pojedziesz, co tam będzie. Przychodzi ziomek, jak miałam miłego egzaminatora, bo się najgorzej się bałam, że jeszcze będzie niemiły egzaminator, bo jak byłby niemiły egzaminator, to by mnie denerwował na wielu poziomach. Mhm. Na to, że po prostu ma nade mną władzę. Jedziemy w małej puszce i ma nade mną władzę i jeszcze od niego zależy, czy dostanę papier, czy nie. Tak. No najgorzej. Po prostu był na szczęście miłym człowiekiem, cierpliwym, słuchającym moich wywodów i było okej. Ale w ogóle byłam w szoku, że ciało człowieka może tak po prostu powiedzieć nara.
ewidentnie się stresujesz i ewidentnie jakby czujesz, że coś dla studencie podważa ciebie. Mhm. I elo, wszystko ci wyłącza, okej? Okay? A ja tak, nie, proszę, muszę mieć ręce i nogi. Nie. To jest niesamowite. Ale właśnie też, no tak jak mówiłyśmy, to był, dla mnie to był gigantyczny stres, tak. Ale tak jak w przypadku egzaminu licencjackiego, ktoś po prostu podważył moją pewność siebie jednym złośliwym tekstem, to tutaj nikt tego nie zrobił. Ja byłam na maksa pewna tego, że ja umiem jeździć. Ja zdam ten egzamin i ja dam radę to zrobić, co nie zmienia faktu, że byłam potwornie tym zestresowana. Znaczy po prostu czułam taką adrenalinę, też kolana mi się trzęsły i musiałam jakoś tam siebie uspokajać, no bo trzęsące się kolana w samochodzie, wiecie, jak tam tu sprzęgło, tu gaz, tu hamulec, to jednak nie jest taki super dodatek do egzaminu na prawko. No dobra, spoko, zdałyśmy obydwie. Ale no właśnie, no więc ta pewność siebie, tak trochę krążymy wokół tego, że raz jest, raz jej nie ma. To jest no, bardzo wielowątkowy, wielowymiarowy temat, bo ja na przykład teraz najbardziej jestem mózgowo przyklejona do tego, że to jest pewność siebie w podejmowaniu swoich decyzji. Mm-hmm. No i zgadzam się, to jest tak. Mądre, to jest w ogóle... Jak macie coś zapomnieć z tego odcinka, to niech to będzie coś w tym kierunku. Ale właśnie zastanawiam się jakby, co nam jeszcze tą pewność siebie może po prostu wywalić i wykorkować. Co nam wybija korki po prostu? Co nam wybija korki? Takich sytuacjach pewności siebie po prostu. Ktoś ci zjedzie, w ogóle sama sytuacja jest stresowa i co wtedy zrobisz? No ja akurat głęboko oddycham i wtedy przestaję hiperwentylować i jest szansa, że nie zemdleję, więc jakby jest git, ale... Myślę, że każdy po prostu z czasem też coś tam jakoś zaczyna sobie z tym radzić, tak? Właśnie, nie wiem, jedni zaczynają się nerwowo śmiać, inni głośniej mówią, jeszcze inni wychodzą, żeby po chwili wrócić, coś tam spokojniejsi. To w ogóle też właśnie, żebyśmy też nie pomyliły tam stresa, pewność siebie, bo... No bo stres opanować, no to właśnie to tak jakieś dziwne rzeczy z ciałem się dzieją, nie? Ale ta pewność siebie to jeszcze jest jak ten duch w tobie podupada. No. Bo stres może być motywujący, a podupadająca pewność siebie to jest ten krytyk, który mówi ci w głowie, nie dasz rady, odpuść, w ogóle poddaj się. Wyjdź. Wyjdź już i idź do domu. Nie próbuj więcej, bo nie nadajesz się do tego, nie? To jest straszne, to jest ten potworny moment. No i generalnie doszliśmy do wniosku, że okej, są różne sytuacje, są sytuacje, w których łatwiej jest być pewnym siebie, są takie, gdzie trzeba się troszkę bardziej wysilić i sobie coś tam, nie wiem, w głowie powtarzać, albo się jakoś lepiej do tego przygotować na przykład. Jeżeli czujesz, że masz jakieś, nie wiem, przed prezentacją, którą musisz wygłosić, masz jakieś braki wiedzy, no to po prostu poświęcić dodatkowe 2 godziny, żeby przyswoić tę wiedzę. No nie ma innego wyjścia, tak? Możesz się albo bać tego, że czegoś nie będziesz wiedziała, tak. Albo się tego nauczyć, no bo to tak, że to jest proste. A jak dojdzie do czego, to też możesz powiedzieć, nie wiem, sprawdzę to. Dokładnie, albo, tak. W większości sytuacji możesz powiedzieć, że czegoś nie wiesz, ale że z przyjemnością się dowiesz. Oczywiście, bo w ogóle też nie jest tak, że masz być alfą i omegą we wszystkich nie jesteśmy tematach. Barbie, już nie jesteśmy omnipotentne, nie. Uznałyśmy. Nie jesteśmy syrenami tak. I jockeykami jednocześnie. Tak, więc możemy czegoś nie wiedzieć. Syrena na koniu. Ten ogon, to taki centaur, tylko że wodny, amfibian, nie wiem, jest to bardzo dziwne. No i wiecie, też jest tak, że no właśnie, no pewność siebie trzeba troszeczkę ćwiczyć. Ćwiczyć, dokładnie. Trzeba ją tam dźgać, żeby ona była. Dokładnie tak. A do tego, oprócz tego, że trzeba ją, okej, ćwiczyć, to jeszcze trzeba rozkminić, jakie są stopień intensywności twojego ćwiczenia. Możesz mieć takie bardzo, że tak powiem, haki na to, że okej, jest sytuacja kryzysowa. Na przykład miałam takie sytuacje często w pracy, przed spotkaniem czy prezentacją. W którymś momencie podłapałam jakiś taki, nie wiem, chyba było w jakimś TED Talku, możemy wam zalinkować. W jakimś TED Talku chyba było coś, co nazywa się power poses, czyli poza supermanki, jakieś takie, że po prostu sobie stoisz i twoje właśnie ciało fizjologicznie dostaje sygnał z mózgu, że okej, jest spoko, nic nam nie zagraża. I... A jaka to jest poza? Jesteś w stanie ją opisać? Tak, jestem w stanie opisać. Musisz stać na 2 nogach, nogi na szerokość bioder, pewnie na podłożu, czyli nie na palcach ani na pięcie, tylko po prostu całą stopą na ziemi. W miarę proste w kolanach nogi, ale luźne bez przeprostów. Ręce na biodrach, wyprostowane plecy, głęboki oddech i głowa normalnie do góry, nie? Nie zadarte za bardzo, tylko tak prosto. Tak jakbyś miała Supermana. No, po prostu masz Supermana, który uratował, nie wiem, człowieka i stoisz tak, wypinasz pleć do przodu i oddychasz. I to działa. Jest tego jakby więcej. To jest chyba, laska nazywa się chyba Amy Cuddy, jeśli dobrze pamiętam.
Chociaż mam inne nazwisko w głowie, ale mam nadzieję, że właśnie nie walnęłam. Jak się walnęłam, to cokolwiek, nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, jak się pomyliłam. I na przykład mi to, nie wiem, czy to jest placebo, czy to jest faktycznie, szczerze nie obchodzi mi, czy to jest prawdziwe, to czy nie. To w ogóle nie jest ważne, ważne, że działa. Bo mózg działa. Mózg działa. Aleluja. Mózg to zjada, działa i tak dalej. Jest git. Na przykład tak samo kiedyś czytałam, że rzucie gumy pomaga, bo też mózg dostaje informację, że jest silna, więc jest pokarm, więc przecież gdyby było sytuacja zagrożenia, to byś nie jadła. Wow, no, i to jest jakby, bardzo pierwotne rzeczy. Żułam bardzo dużo gumek, pracowałam. Zresztą miałam gumę do rzucia ze sobą. Na wszelki wypadek, żeby właśnie oszukać przeznaczenie i oszukać mi mózg. Okej. Okay. A są też prostsze rzeczy. To jest na przykład też coś, co podłapałam od naszego wspólnego kolegi, który przed trudną prezentacją, jak jechaliśmy na nią w samochodzie, puścił bardzo głośno techno i powiedział, że to jest jego muza i on się teraz musi, jakby przeprasza nas, ale musi się nastawić, musi być in his zone, ekstra. I ja też mam takie, a ja Dagger to nie jest, ale to jest jakaś tam inna nuta czy innej piosenki, które sobie puszczałam na przykład tak, żeby się napompować troszeczkę. Dobra nuta w takich momentach to jest też, mi to bardzo pomaga, szczególnie, że my obydwie jesteśmy bardzo wrażliwe na muzykę. Tak, no jak widać, powiedziałeś Makarena, a ja do tej pory cały czas się gibię. Potrafi nam zmieniać nastroje. To jest ekstra. Tak. Jeszcze są takie rzeczy już w ogóle podstawowe i w ogóle nie należy moim zdaniem ich odrzucać, ani się ich wstydzić. To są różnego rodzaju rekwizyty, które możemy mieć, takie jak strój. Tak? No bo też są ludzie, którzy się czują pewnie w jakichś ciuchach, a w innych po prostu się kurczą w sobie i nie. No, no widać, że no, woleliby jednak być w czymś innym. Więc warto to jakoś zaobserwować. Poeksplorować. I zadbać o swój komfort. I na przykład, jeżeli nie cierpisz chodzić w sukienkach i się źle w nich czujesz, to zadbać o elegancki strój, który posiada spodnie, bo czasem trzeba takie rzeczy założyć. Power suit. Fantastycznie. I są ludzie, którzy nie czują się pewni siebie bez makijażu. Myślę, że nie ma co wymuszać na takich osobach zmywanie tego makijażu. No jakby tak, jeżeli to pomaga, To się maluj. A jak chcesz mieć pewność siebie bez makijażu, to się nie maluj. Terapeutyzuj troszkę jakoś. No, no w sensie, że to jest do zrobienia, nie? Tylko, że nikogo nie trzeba do niczego zmuszać. Tak, jak widzę, może być też kubek z kawą, może być notes, jak potrzebujesz. Jakby dokładnie. Wszystko, co ci tylko pomoże przebrnąć przez tą sytuację i wyjść z nią, wyjść z niej z uśmiechem. Albo jakieś zachowania. Uśmiech, to jest w ogóle, Boże, to jest uwaga, uśmiechanie no, uśmiech się do jest... siebie. To jest nawet w lustrze. Ja wiem, że to już jest Joker level hard, po prostu jasna baniak, ale naprawdę, no jak się uśmiechasz, to twarz się relaksuje, więc po prostu... No dobra, okej. Okay. No ja nigdy tego nie robię. Ja tego nigdy nie robię, ale to dlatego, że w ogóle nie za dużo się uśmiecham. Może dlatego mam takie problemy. Ale wiecie, no tak jak ja na przykład właśnie pokrywałam ten brak pewności siebie jakimś takim władczym tonem czy agresją, myślę, że to w takich rozsądnych dawkach, kiedy nie zaczynają cię ludzie inni odbierać jako osobę po prostu wredną i wstrętną, to też jest spoko. Mówisz głośniej niż normalnie. Lepiej cię słuchać. Czujesz, że się przebijasz wtedy, nie? Ja myślę, że powinnam w wielu sytuacjach w moim życiu mówić głośniej niż normalnie. No proszę. No. Tak in general. Ja cię słyszę, ale no... Ale już wiemy, że ty mnie długo znasz, więc jesteś przyzwyczajona do tego, jak ja mówię. To prawda. Chociaż ostatnio też gadałam z moją mamą, coś do niej powiedziałam i ona powiedziała, dziecko, musisz to powtórzyć, bo nie zrozumiałam ani jednego słowa, a ja, mamo, jeżeli ty nie słyszysz, co ja do ciebie mówię, to nie ma nadziei dla reszty ludzi. Oni nie mają nawet szans. No ale tak, to takie proste rzeczy, takie prostsze life hacki to jest to. Oczywiście warto poeksplorować sobie to głębiej i pomyśleć, moim zdaniem, na jaki mój kompleks wpływa ta sytuacja, że powoduje brak pewności siebie. Czy uważam, że jestem, nie wiem, gorsza, głupsza, brzydsza, mniej zgrabna, nie wiem, cokolwiek. Można tu wymyślać i wymyślać, każdy ma swoje poletko i trzeba wyciąć te chwasty. Ja nie chcę zabrzmieć jakoś sekciarsko i w ogóle to nie jest sekciarskie, bo wzięłam to z terapii. Bardzo często odpowiedź i ta osoba, która może cię wesprzeć, jest w tobie. I to jest niesamowite, bo to nie jesteś jedną osobą. Jest w tobie ta mała, przerażona dziewczynka, która siedzi w kącie i nie chce z niego wyjść. I jednocześnie jest tam super mądry, opanowany mistrz zen, który może ją wziąć za rękę i wyprowadzić z tego kąta. Tylko po prostu trzeba w sobie te dwie persony znaleźć. No i ja to robiłam na terapii, ale myślę, że jakbym wiedziała o tym wcześniej, to próbowałabym myśleć w ten sposób. A może teraz mi się tak wydaje, bo dostałam to narzędzie do ręki. Ale prawda jest taka, że jeżeli
czegoś się boicie, uważacie, że gdzieś nie dacie rady i zaczniecie sobie zadawać racjonalne pytania, to bardzo często właśnie jesteście tą wróżką, która ma tą szklaną kulę. Potraficie odpowiedzieć na te pytania. Zajrzyj w głąb siebie. No właśnie to tak brzmi, tak, ale faktycznie warto ze sobą pobyć i nad tą pewnością siebie też w ten sposób pracować. Jeżeli ktoś czuje gigantyczny problem i rzeczywiście ten brak pewności ciebie zjada i nie wiesz, jak to się stało i skąd to się wzięło, albo wiesz, ale nie potrafisz tego przepracować, zawsze rekomendujemy terapię dla każdego, kto może sobie na to pozwolić. Totalnie warto szukać profesjonalnej pomocy. Wiemy, że to nie jest dla wszystkich. Wiemy o tym. Chciałbyśmy, żeby to było dla wszystkich za darmo, po prostu raz w życiu masz tą terapię. Ale tak nie jest. Jeszcze. A może kiedyś. No. Nie no, praca z własnym baniakiem jest ważna, wiecie. Jakby idąc frazesem, jesteś jedyną osobą, która jest z tobą całe życie, bla, bla, bla. Jakby to nie brzmiało po prostu banalnie, to jest prawda. To są fakty, tutaj nad Wisłą. Więc... jak pracujesz nad swoją pewnością siebie, to masz benefity w tym świecie. Słuchajcie, jeszcze, nie wiem, ja nigdy tego nie robiłam, ale jeśli czytaliście książkę ostatnią Mariusza Szczygła pod tytułem Nie ma, to tam jest rozdział o takiej pani, która całe swoje życie spisała w Excelu. Ona miała tabelkę w Excelu i podzieliła sobie na kategorie, o, Ula jest zainteresowana. Nie pamiętam wszystkich kategorii, ale była tam pewna kolumna sukcesy i porażki i coś tam jeszcze, i stresy. I ona, słuchajcie, w kolumnie porażki nie miała prawie nic. Ona wszystko, co jej się udało w życiu, przypisywała sobie za sukces. To mogła być nawet taka mikro rzecz. I ona tam wpisywała datę i opis tego wydarzenia. I na przykład zdobycie jakieś tam odznaki PTTK, nie? Słuchajcie, ja mam odznakę PTTK, ja w życiu nie uznałam tego za swój sukces, ale ją mam. Może powinnam się w ten sposób wzmacniać. Ona miała trochę wpisów w kolumnie stresy. W kolumnie porażki miała jeden wpis chyba, albo dwa i to wszystko dotyczyły one związków z mężczyznami. Ale ogólnie, no nie wiem, może trzeba po prostu też znaleźć swój sposób, jakiś nawet najprostszy i nie musicie się nikomu do niego przyznawać, na wzmocnienie siebie i przedstawienie sobie to po prostu właśnie, no nawet tym przysłowiowym Excelu. Czarno na białym, tyle osiągnęłam, tyle zrobiłam, to potrafię, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że warto po pierwsze się wzmacniać, ale też mieć właśnie fizyczny, namacalny dowód, który w gorszym momencie cię wesprze, będziesz mogła do niego wrócić i zobaczyć, czyli w życiu mi wyszło, albo czyli umiem to, albo no cokolwiek, to jest ekstra. Ja dużo spisuję sobie różnych rzeczy i warto. No. Warto pisać. Zosia, jesteś bardzo mądra w ogóle w tym odcinku. Jejku, ale fajnie. To super. Cieszę się. To sobie to zapiszę. Jesteś zawsze mądra bardzo wszędzie, ale generalnie jakby naprawdę poruszasz mnie przy nagraniu tego super, odcinka. Super, że jestem mega mądra przy nagrywaniu odcinka o pewności siebie. Więc może jestem bardziej pewna siebie, niż mi się wydawało. Ja mam jeszcze taką ostatnią myśl na koniec, że też jeśli czujesz, że już nie dasz rady i wszystko ci mówi, że nie umiesz naprawdę i nie dasz rady tego zrobić, to jesteś w ogóle upoważniona tego, żeby odpuścić to, czego tak bardzo nie chcesz robić. Nie rób. Lecz mam jakaś ekspresję nieśruszenia. Jeśli nie chcesz, to coś tam, ale nie mogę sobie do końca przypomnieć. W sensie nie trzeba sobie na każdym kroku udowadniać czegoś, nie? No jak próbujesz na każdym swoim kroku coś sobie udowodnić, to jest gdzieś tam głęboki problem. No. A jak próbujesz coś udowodnić innym na każdym kroku, to już w ogóle. Fajny nam wyszedł ten odcinek. Ja jestem zadowolona. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wam się też podobał. No. I jeśli wam się podobał bądź nie, możecie to nas napisać na halodziewczyny@gmail.com. Mankarena. Tak jest. To jest dla wszystkich osób. To jest najbardziej osiągalny sposób, jakby nas napisać. Ostatnio ktoś nas napisał, mówi, nie mam Instagrama i Facebooka, piszę maila. Dokładnie, po to to jest. Tak jak jest. Nie macie innych rzeczy, takich jak na przykład ja, to piszcie maila. Nie wierzymy, że nie macie maila. Jak nie macie maila, to nie no, musicie mieć maila, bo musicie założyć Spotify albo inną aplikację, żeby nas słuchać, więc bank, logic, rozwaliłam to. Ale tak, oprócz tego mamy też Instagrama, Facebooka, możecie pisać tam. Będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka, jeżeli jest dla was wartościowy, to nam zostawicie dobrą recenzję, albo 5 gwiazdek, albo generalnie dobrze ocenicie, albo zaobserwujecie nas na Spotify'u. Tak, będzie też bardzo fajnie, jak polecicie nasz podcast swoim znajomym, czy zrobicie to online, czy zrobicie to offline, jest nam absolutnie wszystko jedno, ale przygarniemy jak najwięcej słuchaczek i słuchaczy
I cieszymy się, że jest was tutaj tak dużo i też dziękujemy za podrzucenie nam tego tematu, bo był to bardzo dobry temat. Tak, lubimy mówić o tym, czego chcecie słuchać. Otóż to, więc propozycje tematów również przyjmujemy na te wszystkie adresy, co żeśmy podały już. Yo. No dobra. No to fajnie. Co? No to pa. Do usłyszenia. Pa.